Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed 2015. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Wygląda może to troszeczkę dziwnie, ale to za sprawą mojej fryzury, której nie mogę wam pokazać. A może wam pokażę później, zobaczymy. Więc mam sobie takie okularki na czole, mam nadzieję, że wam to nie będzie specjalnie przeszkadzać. Mogę wziąć trochę je wyżej. Okej. Tak, pod koniec odcinka pokażę wam, co jest nie tak z moją fryzurą. Jeśli coś jest, to może nie jest, nie wiem, zobaczymy. Anyway, będziemy dzisiaj jeździć w tym NFS-ie, no Boże. Lucek, znowu ta Honda, znowu Honda S2000, weź się ogarnij, masz 47 tysięcy dolarów, możesz kupić sobie jakiś inny samochód i w końcu zacząć go tunigować. Ach, cholera, Lucek, jakie to jest niefajne, powinieneś pokazać nam coś fajnego, no. Na PC-ty będziemy mieli tę grę dopiero za kilka lat i no do tego czasu chcemy zobaczyć jakieś inne samochody, nie wiem, mieć jakiś wybór może czy coś. A na obecną chwilę robisz po prostu tylko całą grę tą jedną Hondą, więc what the fuck, w ogóle what the fuck, co ty sobie gnoju myślisz w ogóle? Kilka uwag odnośnie tego NFS-a. Piszecie mi bardzo przydatne informacje w komentarzach na temat tej gry. Między innymi jedną z nich jest taka, że nie mam się nawet co przejmować tym, że coś mi tam nie wyjdzie, gdzieś się rozwalę, czy drift nie będzie mi wychodził taki idealny, jakbym chciał. To nie jest wina samochodu, ani nawet moich umiejętności. To jest po prostu wina gry, tego, że ta gra jest dosyć oskryptowana pod względem prowadzenia. I o, pojazdem się, nieźle. Jest oskryptowane pod względem prowadzenia i ciężko naprawdę to wyczuć do końca gry. Będą mi towarzyszyć tego typu kreaksy, jak pewnie nieraz zobaczycie w tym odcinku. Czasami jest tak, że samochód sam driftuje, czasami jest tak, że samochód nie chce driftować, nawet jeśli dajemy ostro po handlach, nawet jeśli zaciągamy ręczny i samochód jest przystosowany do driftu, więc to naprawdę boli i to jest jak jazda w Need for Speed Most Wanted 2012. Za każdym razem, jak tam robiłeś jakikolwiek wyścig, cokolwiek, wyzwanie, skok, jakiś challenge, whatever, zawsze były kraksy, wypadki, zawsze gdzieś się rozwaliłeś. I podobnie jest tutaj z tym driftem. No ja się starałem robić te drifty idealnie, pięknie, ale wiecie co, mam wysrane na to, czy mi to wychodzi, czy nie, czy obijam się o ściany, czy nie, skoro sytuacja jest taka, jaka jest. Po prostu trzeba jeździć i tyle. I ogólnie okazuje się, że samochody do gripu, znaczy zrobione na grip są, na grip są całkowicie bezużyteczne i nie ma się w co to nawet bawić, bo po pierwsze jest to mniej dynamiczna jazda niż takim driftem, a po drugie jeśli się jakby wolniej, wiecie? Ja teraz jadąc z driftem nie mam problemu, aby zostawiać się w gnoi z tyłu, jadąc na wyścigu takim dosyć trudnym, bo no zdobywa się tutaj sporo tej kasiorki. Teraz też mnie dziwnie zarzuciło, ale ja się tym nie przejmuję już. Może się stresowałem tym w poprzednich odcinkach, teraz mam wysrane. Teraz chcę się po prostu ścigać, dobrze się bawiąc, tak? Okej. No idzie jakoś, idzie gładko. O, tak, właśnie. To typowe na moim kanale, to jest typowe. Jeśli jesteś tu pierwszy raz i zastanawiasz się, dlaczego ja zawsze mam tak, że jeśli mówię, że coś idzie dobrze i zaraz się wywalam, dlaczego tak zawsze jest, że jestem słaby i się przechwalam niepotrzebnie? To mnie zawsze na kanale jest w ten sposób, że jeśli coś pochwalę, jeśli mówię, że idzie mi dobrze, to akurat za sekundę stanie się coś tragicznego i się rozwalam. Zawsze mi to towarzyszy i nie masz się co tym przejmować. Specjalnie, po prostu tak jest. Więc, ale nie będę starał się po prostu nie chwalić siebie podczas grania, bo uważam, że idzie mi dobrze, no ale... Idzie mi tak sobie czasami. Szczególnie jak przychodzi do takiej kraksy jak przed chwilą. Z tego co mi niektóre osoby pisały, najlepiej prowadzącym się i chyba najlepszym samochodem w tej grze jest Porsche. Ale zobaczcie co się stało, królowałem cały praktycznie wyścig i pod koniec wyprzedził mnie jakiś bonzo niebieski w tym kurde pierdziawku tutaj. Cholera jasna, i co? I dostanę kasy. Dostałem. Dostałem 8 tysięcy, chyba trzeba było po prostu być na podium albo coś. Nie wiem. Dobrze, co my tu mamy? Mapka
I wbijamy. Tu mamy niedaleko Turbo Zryw. I to jest u Spike'a, czyli robimy prędkość. Wyznaczymy trasę, bo to jest nieopodal. Myk. W ogóle fajna sprawa. Tutaj na mapce jeździ sporo graczy teraz, jakichś tam. I fajnie wszyscy się zebrali przy domku, jak was nie było, i sobie tam jeździli tak w kółko, driftowali koło siebie. I już prawie się poczułem jak w domu, gdyby był tutaj jakikolwiek czat i możliwość komunikacji, rozmowy albo zgrania się z kimś. Więc zostaje tylko albo TeamSpeak, albo jakaś tutaj komunikacja na tym Xboxie. Ja tego nie ogarniam, jaka jest tu komunikacja w sensie głosowa. Nie używam tego. Więc po prostu wszyscy sobie jeździli tak powiedzmy na ślepo i próbowali ze sobą jakoś tam grać, ale nikt nie wiedział o co komu chodzi. No i tak wszyscy stali w jednym miejscu, więc ja sobie tylko stałem w jednym miejscu, zgasiłem światła, przygotowywałem się do nagrywania i patrzyłem co oni tam odpierdzielają, po czym pojechałem siną dalej. Jedziemy, ścigamy się z... A, ten typek. No tak, Spike mówił, że będziemy się ścigać z jakimś gościem, który koniecznie chce się z nami pościgać. Sprawię ci, że rzeczywiście jestem taki dobry, jak jestem. No, nie muszę nikomu niczego udowadniać, ale skoro typek chce się pogrążyć, nie ma problemu, pomogę mu w tym. Jest głupek i tyle. O! Oj, oj. Dziwne, że nie miałem wypadku. Zaliczy punkt? Zaliczyło, dobra. Ja lubię ogólnie zaliczać. Moje życie seksualne jest bardzo bogate. Zapytajcie mojego kota. Dobra, mamy tego typa. On jedzie Skyline'em R32. Oto skubanie. Skąd on ma taki samochód? No dobra, można kupić u dealera za taniochę. Jeździ taką taniochą. Zresztą ja też. Jadę Condom S2000, to w tej grze jest taniocha. Ale słuchajcie, po takich modyfikacjach, jakie ja tu wsadziłem, ja mam tutaj silnik z Bugatti'ego Veyrona. To jest w ogóle masakra. Nie ma ze mną szans. W ogóle po co on wrzucał mi takie wyzwanie? Mógł spojrzeć po prostu na ten samochód. O nie, koleś, dobra, rozumiem. Masz Honda S2000? Nie będę się na to. Nie będę się na to wyzwanie zrywał. A po prostu dam ci wygraną walkowerem i tyle. Trzymaj się. Tak powinno to wyglądać. No zobaczcie, typek w ogóle. No co, on tam nawet go na mapie nie widać. To głupek. Aha, to jest przejazd próbny. No niestety, moja Honda jest odrobinę zniszczona. Dobra, punkt kontrolny. O kurde. Wow! What the fuck? O co chodzi? Ej, słuchajcie! Mój samochód się cały czas rozbija, nie wiem o co chodzi! What the Ej, wyskoczyłem jakoś śmiesznie w tamtych dwóch miejscach i nagle jadę tutaj kilka metrów dalej i zobaczcie! Ja dokończę już tego wyścigu, nie ma bata! Nie mam tylko jakby. Nie mam możliwości tego przerwania nawet. What the fuck? Ale mi się. A nie wiem, czas mi leci, czy mi nie leci, czy się skończy, to. Muszę poczekać, aż się kurde samo rozwali. Ja patrzę, nawet spadłem nic do pana trzymał w górze i o. Nic nie robię, nic. O, patrz sobie jest, nie? O dobra, kończy się czas. Będę mógł w końcu to powtórzyć. Yeah! Muszę to zaliczyć, no nie zaliczyłem za pierwszym razem, to teraz może zaliczyć. Ej, no what the fuck, już dawno nie jestem w wyścigu. Spróbowałem przeteleportować się w ogóle do garażu, zrobić cokolwiek. Nie mogę wejść do menu, nie mogę z nic zrobić, kurde. No teraz jeszcze szybciej się samochód jakby psuje. Nie mogę włączyć menu, nie mogę nic zrobić. Dobra, to są te skoki śmieszne. Muszę uważać, bo tutaj... No właśnie, po wyskoku nie masz praktycznie kontroli nad autem. Ja wtedy jakoś tutaj w ścianę wypieprzyłem. Nie wiem jak to się stało, ale w tym miejscu po prostu samochód zaczął się dziwnie zachowywać. Psuć się na prostej drodze. Nie wiem, może wypadł mi silnik i ta Honda już nie chciała dalej jechać albo coś, nie mam pojęcia. To było śmieszne, ale taka sytuacja w tej grze zdarzyła mi się tak naprawdę
pierwszy raz, od kiedy zacząłem w nią grać, więc nie jest to duży problem, no ale to też jest pierwsza wersja tej gry, więc spokojnie, na pewno takie rzeczy zostaną naprawione, kiedy już wyjdzie, powiedzmy, pecetowa wersja. Chociaż nie powinno się takie coś zdarzać, no ale wiadomo, zdarzają się, bo nie wszystko twórcy mogą jakby przewidzieć też, co się stanie w tej grze, co powiedzmy gracz zrobi, nie? Na przykład jak Lucek jeździ po ścianach w ogóle, lata gdzieś, nie wiadomo gdzie, skąd to? Ja w ogóle robię tutaj te rzeczy, których twórcy nawet nie zdołali przewidzieć. Tak, moja klątwa. Każdy mój odcinek musi coś w sobie mieć takiego, że się coś spieprzy. Ale tym razem, myk. Proszę bardzo, 7 koła w kieszeni, fajnie. Pyk, pyk, pyk. I kolejny poziom? Nie będzie ziomka poziomka, więc trudno. Trudno, jedziemy dalej. Pojazd przede mną znikł, bardzo fajnie. Manu dzwoni, jak zwykle będzie zawracał dupę i powie: dude, what the fuck, you're doing great job, you're the best man. No i takie tam, i takie. O, o, hej, koleżko, masz wspaniale pomalowany samochód. W skali od 1 do 10, jak oceniacie malowanie tego auta? Lucek. Zdaje się, że koleżka uruchomił wyścig razem ze mną. He? Nie, bo ja nic nie klikałem. To się chyba samo zaczęło. Albo coś, nie mam pojęcia. Tutaj mamy driftować. 20 tysięcy mam zdobyć. Co to dla mnie? O kurde, oni sobie kpią. Oni powinni dać tutaj milion, żeby to było jakieś wyzwanie dla mnie. Jeszcze dałem tutaj na trasę takiego ślimaczka. O Jesus. Ludzie, co oni sobie myślą o ludzku? Przecież ja jestem profesjonalny drifter. No nie, jeszcze moja Honda, o Boże. Tak, czekacie na to, aż powiem, Honda szybsza niż wygląda. Wiem, ale ten tekst jest już taki oklepany, jak tupa prostytutki po całym tu pracy. Jedziemy. Ups, tutaj było coś. O, tak. Coś dziwnie ta ciężarówka tam zaparkowała. Nie wiem, prawdopodobnie dostarczała jakiś chleb do sklepu albo coś. W każdym razie kurierzy mają naprawdę fantazję nieskończoną co do miejsc parkingowych. Potrafią zaparkować dosłownie wszędzie. Zresztą oni jeżdżą jak powaleni. Nie dziwię się. W sumie to ich zawód, żeby dostarczać jak najszybciej paczki, prawda? Ale na pewno nie potrafią tak wspaniale driftować swoimi dostawczakami jak ja tą Hondą, która ma pod machą ponad 600 koni mechanicznych. Hell yeah. Czujecie tę moc? Dobra, i meta. Jakoś dojechałem. Gościu chyba ze mną przegrał, bo zdobyłem 65 848 punktów, a on zdobył 0. Hej, lepiej sprawdź resory. Wow. Ale mi pocisnął. No dobra, to sobie zrobiliśmy. Manu pewnie da mi spokój, będzie do mnie teraz wydzwaniał o tym, jaki to jestem zajebisty. Wiem, ta gra mi tak schlebia. Za każdym razem, jak wbijam na jakąś cutscenkę, wszyscy przybijają mi piątki i mówią, że jestem zajebisty. Kurde, 12 tysięcy dolarów, jedziemy, cokolwiek to jest. Amy daje nam 12 tysięcy dolarów za ten wyścig. Jadę w ciemno, kurde, nawet nie patrzę, co trzeba zrobić. Oby nie trzeba było iść z nią na randkę, bo jest paskudna. Znaczy, ja wiem, czy paskudna, normalna dziewczyna, Boże. Tylko mówię, tak mi się nie podoba, nie mój styl. Znowu ten Manu do mnie dzwoni. Też się chce umówić ze mną na randkę, to jest dziwne. Manu to ten z taką fryzurą pomieszaną. Na pewno kojarzycie, oglądaliście już pewnie miliard filmików z tej gry i pewnie ją obczajacie lepiej ode mnie. Pomimo tego, że ja w nią gram, a pewnie większość z was jeszcze w nią nie grała. Ale polecam, bo gra jest fajna. Tylko no widzicie, czasami dzieją się dziwne rzeczy. Dobra, słuchajcie, przede mną jest Amy, jedzie skradzionym Porszakiem. Po prostu ją wydymajmy i... No dobra, koniec tych podtekstów seksualnych. A ty spadaj na drzewo, małpo. Co? Nieśmiertelny samochód. Ty! Daj mi trochę fory, bo ja tu muszę pokazać, że jestem dobry. No, dziękuję bardzo. Widzicie jak sucha?
Proszę bardzo. Dostała z tyłu, ale ej, trzyma się mojej dupy normalnie bardzo kurczywie. Oż ty dziadu. Woo! Co? Spadaj! Ale się, jaki ramer! Ramer cheater. Kurde, niezła jest. Ramer cheater. Poszedł się walić. No ale niestety moja Honda ma bardzo niską prędkość maksymalną, więc naprawdę muszę uważać. Znowu mi się tu rozwalił. Nie widać w ogóle tego murka. Cholerni murarze, zamaskowali go. Dobra, i kilka jeszcze ostrych zakrętów i dosłownie kończymy tę akcję. Uwaga, uwaga, trzymajcie kciuki, muszę się 100% skupić teraz. Ooo! Drugi przejazd nie był dla niej tak łaskawy, no ale to było do przewidzenia, poznać kilka tutaj trudniejszych zakrętów i już jesteśmy nie do pokonania. Chociaż, jak widzieliście, typa siedziała mi na zderzaku przez większość wyścigu, to było takie dosyć niebezpieczne. Dobra, mapka, co my tu jeszcze mamy? Mamy drift u Robin, prawdopodobnie, za 7 koła, dobra. Też lecimy, Robin nie jest taka łaskawa. Pobij jakiś tam wynik. Niezły tłum, nie? To jest to. Gdzie ten tłum? Pamiętacie w Undergroundzie? Tam naprawdę był tłum. Jak się startowało takie wyścigi, zawody i tak dalej. I ta typa znowu do mnie dzwoni, znowu mi ten telefon wibruje, ja dziękuję. Powiem wam, że pod koniec gry to chyba temu typowi... Co? Muszę się trzymać ekipy, jeez. Pod koniec gry to ten telefon chyba będzie miał całkowicie wyczerpaną baterię albo spalony silniczek od wibracji. Nie wiem, ale chciałbym wyciszyć jakoś ten dźwięk wibracji, bo zobaczcie, co chwilę dzwoni do mnie jeden z tych kretynów, nie? To jest denerwujące. Kurde, ci się też tam wleką, nie mogę zarabiać punktów przez nich. Z czym to jeździ w ogóle? Jakimś gratem spadowa. To co to jest? A, BMW, dobra, to jest Robin Hood. No dawaj Robin, pokaż co potrafisz. I zawsze jedzie bot pod prąd, kurde, na tym zakręcie tutaj. I co za typa, nie da mi zarabiać punktów. Jedź, rusz tą dupę. Dobra, niech jadą pierwszy. Te 43 tysiące, no nie wiem. No i gdzie się pchacie, czopy? Ja tu jestem najważniejszy. Ja jestem userem, a nie wy, boty wstrętne. Dobra. Jeszcze tylko jeden jakiś konkretniejszy ślizg i mam załatwione. 7 koła w kieszeni i chyba powoli będzie można się zabierać w zakupy na jakiegoś nowego auta. Albo może jeszcze ulepszę M3, nie wiem, zobaczymy. 53 koła, ładnie. No, jaki ramer, haha! Kurde, takich to ze świecą szukać, naprawdę. Takiego to ja jeszcze nie widziałem, najgorszy ramer, najgorszy typ. Nie polecam, Piotr Kolczewski. Kupujemy tego Mercedesa. A ciekawe jak brzmi, przecież to jest AMG, what the fuck? Kupujemy Mercedes, a co? Podejrzewam, że niesamowity samochód. Nie wiem, czy dzisiaj go zdążymy potuningować, ale... O, tu mamy kupi samochód, gdzie jest ten Mercedes? Patrzcie, jak ten samochód wygląda z tyłu. No to jest po prostu punkt G. To jest punkt G u kobiet. Układ wydechowy. O, Jesus! Nawet nie mogę maski zmienić. Ten samochód ma chyba najmniej zmian ze wszystkich tutaj. Prześwit, oh yeah. Oh. Nie. No dobra. Neutralna pozycja, no nie dla takiego egzotyka, no gdzie? Gdzie? Ludzie kochani. Dźwięk jest bardzo ważny w Mercedesach. Jeśli będzie skopany w tym NFS-ie, to będę naprawdę smutny, będę płakał.
Będę płakał łzami słonymi. Słyszeliście? Cii. Spadaj, ty gnoju! Jeszcze ktoś będzie dzwonił? Oczywiście, jeszcze ta pedałka. Idź mi stąd. Jeszcze ktoś? Tak, oczywiście, jeszcze ty. Spadaj, później się umówimy. Jeszcze ten drugi. Ja jeszcze Amy, jeszcze raz, dobra. No, dziękuję, dziękuję. Spadaj! Chcę posłuchać dźwięku silnika. Czy ty to rozumiesz? Słuchajcie. Ha! Zajebiście brzmi. O, wielka V8-ko. Modlę się do ciebie. I coś tam lata bokiem. Hell yeah. No, nie powiedziałbym Honda, ale jest bardziej żwawa, ale tam mam więcej tych koników niż tutaj. Jestem ciekawy, czy poradzę sobie chociaż w jakimkolwiek wyścigu w moim Mercedes nowym. Ale nie spodziewałem się, że kupię ten samochód, naprawdę. Chciałem po prostu kupić coś nowego, ale nigdy w żadnej grze wyścigowej nie miałem jeszcze tego nowego Mercedes. Niektórzy będą ubolewać nad tym, że tak mało zmian można tu wprowadzić, bo ktoś może chciałby jeszcze jakieś szerokie podyki tutaj wpierdzielić. Ale zobaczcie, jaki ten samochód jest zajebiście szeroki. Ja nie wiem, on ma szerokości chyba 4 metry, tak mi się wydaje. Nie no, 4 metry nie ma, ale gdzieś ze 2. Cholera wie, ile on ma szerokości, będę musiał sobie o nim poczytać coś tam. A w każdym razie wygląda na to, że jest bardzo podobny pod względem gabarytów do poprzednika, czyli Mercedesa SLS-a, tak mi się wydaje. Daje radę ten Mercedes, nie jest to, nie są to może osiągi jeszcze takie, żeby driftować jakoś zajebiście, ale daje radę, jestem zadowolony z zakupu. No i gdzie ta typa jest? Dobra, i tak już wygrałem, więc olać ją. Driftujemy sami dla siebie, punkty w ogóle się nie liczą, więc wywalone mam na ciebie laska, spadaj. Jedziemy do celu, znowu właściwie jedziemy bardzo podobny wyścig, drift do poprzedniego, chociaż nie, tutaj nie byłem ostatnio. Ojej, dobra, dogoniła mnie typa, jednak troszeczkę wszedłem jej na ambicje, jadąc tak z przodu i docisnęła pedał gazu, mam nadzieję, że do 1/4. Bo na pewno ma więcej mocy w tym swoim, w tej swojej pierdziawce niż ja w niestunigowanym w ogóle Mercedes, nie? Tak. Ale to nie zmienia faktu, że i tak nie ma ze mną szans i Mercedes to jest Mercedes, a BMW to BMW. Będziesz miał wydatki. To by było na tyle. A, miałem założyć gogla, już widzieliście w trakcie filmu. Z moją fryzurą jest wszystko ok, więc troll, nic się z nią nie stało. Po prostu jest jaka jest. Zaporowały mi te gogle. Nie wiem czemu, ale po prostu no jest gorąco tutaj. Ta konsola, wiecie, a ta konsola się grzeje, naprawdę. Nie tak, że włączasz konsolę i możesz spokojnie iść, nie wiem, tam do piwnicy albo zadzwonić do spółdzielni, żeby odcięli wam ogrzewanie w domu. Ale jednak jak na przykład ja położę te sobie słuchawki do uszu na konsolę i pada, no to dotykam to i jest gorące, wkładam do uszu, jest tak no, fajnie, no nie, ale ale się grzeje troszeczkę, więc jak na przykład chcecie zostawić jakąś czekoladę na konsoli, to na pewno spodziewajcie się tego, że ona stopnieje i dostanie się do środka jej właśnie, więc nie polecam, chyba że ktoś naprawdę lubi wyjadać takie resztki z płyty głównej, która znajduje się w środku tego urządzenia i wyciągać, nie wiem, tam szczoteczką do zębów albo jakimś pędzelkiem resztki czekolady z i tak już spalonej konsoli, więc życzę powodzenia. Ja tak nie zamierzam i w ogóle najlepiej to nic nie kłaść na tą konsolę, bo nie wiem, na przykład czy nawet pudełko plastikowe od płyty od gry się czasami nie stopi, chociaż wątpię, aż takie temperatury to nie są. Zresztą o czym ja pierdzielę,
kończymy ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Zapraszam Was na kolejne odcinki z Need for Speed 2015. Zobaczymy, co w tej grze jeszcze się wydarzy. A jak się okazuje, po tylu godzinach grania jeszcze coś może mnie zaskoczyć. A co ciekawe, takie rzeczy dzieją się tylko na odcinkach. Może dobrze, może źle, nie wiem. Ale ja chciałem Wam pokazać jakiś fajny gameplay dzisiaj. No i wyszło jak zwykle. Trzymajcie się, na razie, pa pa.